Rozdział 5. Tajemnica Babilon Wielki zawsze reprezentuje niewidzialne moce naturalnego świata. Król Babilonu jest królem tych mocy, władcą tego świata ciemności, władcą, który rządzi w powietrzu, duchem, który teraz działa w synach opornych, księciem tego świata. List do Efezjan, 6 rozdział, werset 12, 2 rozdział, werset 2 i Ewangelia Jana, 16 rozdział, 11 werset. Babilon jest widocznym, oczywistym i ostatecznym wynikiem oddziaływania tych wszystkich wyżej wymienionych sił, efektem tego wszystkiego, czego może dokonać maksymalnym wysiłkiem według swojej woli i na swój sposób. Babilon zawsze występuje przeciwko Bogu. Podobnie światowy umysł także zawsze jest wrogi Bogu. Nie podporządkowuje się prawu Bożemu, bo też nie może. Znajomość żywiołu Babilonu i końcowego rezultatu oddziaływania tych żywiołów i mocy stanowi wystarczające ostrzeżenie dla tych wszystkich, którzy uważają, że należy z niego uciekać, bez względu na to, w jakiej fazie rozwoju on się pojawia. Oczywiście owe żywioły i moce są tylko stale aktywne i zawsze oddziaływują. W tym sensie Babilon wciąż jest obecny na ziemi, aby wpływać na ludzi i świat. Jednakże ten Babilon, który w tak szczegółowy sposób jest opisywany i określany w Biblii, jest Babilonem stojącym u szczytu swych osiągnięć i sławy, rządząc całym światem i wraz z całym światem w sprawach religijnych i świeckich, jest zorganizowany oraz centralizowany i wszystko podbił pod swoje panowanie. Dla każdego będzie to całkowicie jasne, gdy dokładnie i z uwagą będzie czytał rozdział z Księgi Daniela 2, werset 5, Księgi Izajasza 13, rozdział 14, werset, Księgi Jeremiasza 50 rozdział, 51 werset oraz Księgę Objawienie, 17 rozdział, 18 werset. Dwukrotnie w historii świata Babilon osiągnął ten stan i tę potęgę i w obu tych przypadkach ów szczytowy punkt mocy i chwały jest sam w sobie sygnałem do jego upadku i całkowitej ruiny. Właśnie wtedy, gdy osiąga apogeum swojej mocy, sławy, pychy, buty i cierpliwości, zostaje ogłaszany jego upadek, a ludzie są ostrzegani i wręcz wzywani do ucieczki z Babilonu, by nie stali się uczestnikami jego grzechów i nie zginęli przy jego zniszczeniu, gdy Boże wyroki gniewu spadną na niego. Czytaj proszę Księgę Jeremiasza 50 rozdział 8 werset, Księgę Objawienia 14 rozdział 8 werset i 15 rozdział werset 2 po 3, Księgę Daniela 5 rozdział wersety od 2 po 5 i z Księgi Objawienia 17 rozdział 3 werset i 18 rozdział, 7 po 8 werset. Księgi Izajasza, 47 rozdział, wersety od 7 po 11 oraz Księgi Jeremiasza, 51 rozdział, wersety od 63 po 64 i Księgi Objawienia, 18 rozdział, 21 werset. Teraz powstaje ważne pytanie. Co w tym przypadku oznacza wyjście z Babilonu? Gdy Babilon ogarnie cały świat wraz z wszystkim tym, co składa się na świat
i przejmie swoje ręce całą władzę całego świata. Wówczas staje się całkowicie jasną sprawą, że wyjście z Babilonu oznacza ni mniej, ni więcej, jak tylko wyjście ze świata. Jeśli Babilon skupia różne moce i jest on produktem oddziaływania sił naturalnego usposobienia i rzeczywistego świata, zarówno duchowego, jak i intelektualnego, wówczas sprawą dostatecznie jasną jest, że wyjście z Babilonu nie oznacza niczego innego jak przebywanie poza tymi realnymi sprawami, po prostu wyjście z tego kręgu naturalnego świata. Oznacza to całkowite uwolnienie się i oddzielenie od wszelkich elementów i sił naturalnego usposobienia, jak i zdradliwego uduchowienia, bowiem one nie poddają się zakonowi Bożemu, bo też nie mogą. Gdy zaistnieje taka dominacja Królestwa Babilonu i gdy król Babilonu stanie się prawdziwym i odpowiednim władcą wszelkich sfer całego świata, a jest nim tylko szatan, wówczas wypływa z tego jednoznaczny wniosek, że przebywanie poza Babilonem może oznaczać jedynie bycie poza sferą, dominacją i mocą szatana. Na gruncie tych prostych i jasnych słów prawdy wynika również jednoznacznie, że przebywanie poza Babilonem lub wyjście z niego w ogóle nie dotyczy wyjścia z jakiegoś konkretnego miejsca czy miejscowości, ale dotyczy całkowitego odejścia od pewnego stanu, stanu ducha, umysłu i serca. Jeśli chodzi o miejsce, to Daniel i jego trzej bracia w Panu znajdowali się w samym centrum Babilonu, bo w jego stolicy. Lecz jeśli chodzi o stan ducha, usposobienia, myśli, pragnień i celów, byli oddaleni od Babilonu tak daleko, jak daleko oddalone jest niebo od ziemi. Gdy więc chodzi o miejsce, to fizycznie Daniel był obecny w Babilonie w chwili jego totalnej i straszliwej zagłady. Jednakże, gdy chodzi o stan, był on całkowicie poza Babilonem i to tak dalece, że aczkolwiek będąc w samym środku pożogi i upadku miasta, był tak bardzo oddalony od tego wszystkiego i tak zdecydowanie stał ponad tym, co się działo, że mógł się czuć absolutnie bezpieczny. Taka postawa i tylko taka w każdym czasie oznacza wyjście z Babilonu. Jednak mimo tego, że ta prawda jest tak oczywista i wyraźna, to w dzisiejszych czasach wielu z tych, którzy wzywają lud do wyjścia z Babilonu, kojarzą to z miejscem, a nie ze stanem. I to tak bardzo, że czynią z tego sprawę fizycznej przynależności zamiast kwestię duchowego stanu. Trzymając się zdecydowanie tego, że Rzym jest Babilonem, co jest słuszną rzeczą, usilnie wzywają ludzi do wyjścia z ram tego kościoła po to, aby wstąpili do innego, który uformowany jest dokładnie na tych samych zasadach i wzorcach, co Rzym. I to zarówno w duchu, jak i w działalności. A potem mówią im, że teraz to już wyszli z Babilonu. Można by to potraktować jako rzecz humorystyczną, gdyby taka politowania godna ślepota nie dotyczyła spraw duszy i wieczności. Żałosna to sprawa, gdy się widzi ludzi budujących na kościele, który w zasadach, w duchu i w postępowaniu wzoruje się na kościele rzymskim, przy tym krzykliwie wzywających kogo się da, wyjdźcie z niego, wyjdźcie z niego, a następnie przymilnym głosem szepczących, chodźcie do nas, chodźcie do nas.
przecież jest to bez reszty kościelną przebiegłością. Najpierw zbudować kościół posiadający takie same struktury jak wszystkie inne kościoły, nauczać lud, że w Piśmie Święty Kościół to pewna niewiasta, że Babilon to matka wraz z córkami, czyli Rzym i inne kościoły, potem wzywać ludzi do opuszczenia tych wszystkich innych kościołów i wejścia do tego ich kościoła, zapewniając przy tym, że tym właśnie sposobem wyszli z Babilonu. Wzywanie ludzi, aby wyszli z tych wszystkich innych kościołów, gdy są przez nie skalani. Księga Objawienia, 14 rozdział, werset 4. I zaproszenie ich do tego jedynego kościoła, który jest podobny lub jeszcze gorszy od tamtych, a następnie zwodzenie ich, że ci z ich kościoła nie są skalani przez ową niewiastę, tak jakby ich kościół nie był niewiastą, nie jest niczym innym jak wielkim oszustwem i pomieszaniem cechującym sam Babilon. Prawdą też jest, że każdy po ludzku uformowany i zorganizowany kościół według Biblii jest niewiastą należącą albo do Babilonu, albo do matki i jej córek, i przez to jest skalany. Wyjście z jednego takiego kościoła i przejście do innego w ogóle nie oznacza bycie poza Babilonem. Podkreślam, to nie jest bycie poza Babilonem. Pozwólcie, że powtórzę i to raz na zawsze, że aby być poza Babilonem, czy też wewnątrz Babilonu, w ogóle nie stanowi to problemu miejsca czy usytuowania, lecz wyłącznie i jedynie kwestią stanu ducha, umysłu i serca. Ma to związek z wolą i pragnieniami, myślami i zamiarami. Na Babilon składa się świat, to jest, co jest w świecie, duch i zasady świata. Jednym słowem, wszystko to, co na ten temat mówi Pismo Święte, a ono mówi: nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale jest ze świata. Pierwszy list apostoła Jana, 2 rozdział, wersety 15 po 16. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? List świętego Jakuba, 4 rozdział, 4 werset. Tak więc bycie poza Babilonem to odejście od świata. Bycie poza światem i tylko to jest tym prostym chrześcijaństwem Chrystusa. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 19 werset. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Ewangelia Jana, 17 rozdział, werset 14 i 16. Gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Pierwszy list apostoła Jana, 4 rozdział, 17 werset. Babilon jest królestwem i potęgą, w którym działają moce tego świata, a one są wrodzonym stanem umysłu. Dlatego też bycie poza Babilonem oznacza bycie poza tym wszystkim, co go cechuje, i przyjęcie królestwa mocy i oddziaływania tych sił, które są wynikiem wpływu duchowego umysłu. Takiego umysłu, zmysłu, usposobienia i zrozumienia, które było w Chrystusie Jezusie. I takie dary Boże On sam ofiaruje do pracy, wzywając wszystkich. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie. List do Filipian, 2 rozdział, wersety od 5 po 7.
i spójrz na pierwszy list Jana, 5 rozdział, werset 20. Babilon jest królestwem i panowaniem szatana, króla Babilonu. Księga Izajasza, 14 rozdział, wersety od 1 po 15. Dlatego wyjście z Babilonu, czy bycie poza Babilonem, oznacza opuszczenie królestwa, panowania i władzy szatana. I tylko to jest jedyną prawdą tej samej wiecznej Ewangelii, którą Chrystus przekazał apostołowi Pawłowi, aby ją głosił. Wyrywając się od tego ludu i od pogan, do których cię teraz posyłam ku otworzeniu oczu ich, aby się nawrócili z ciemności do światłości, a z mocy szatańskiej do Boga. Księga Dziejów Apostolskich, 26 rozdział, wersety 17 po 18. To właśnie i tylko to stanowi wyjście z Babilonu. Podsumowując, tą fundamentalną zasadą, której należy się mocno trzymać i ani na moment nie odwracać się od niej, jest to, że istnieje tylko jeden głos, a jest to głos z nieba. I tylko on może wzywać kogokolwiek do wyjścia z Babilonu. Księga Objawienia, 18 rozdział, 4 werset. Prawdą jest, że ten głos jest słyszalny dzięki służbie ludzi. Lecz jeśli podczas tej służby nie usłucha się tego głosu, wówczas nie można być poza Babilonem, ani też w rzeczywistości wyjść z Babilonu. Jednak gdy ten głos zostanie usłyszany i przyjęty przez kogoś, co oznacza prawdziwe wezwanie do wyjścia z Babilonu, wówczas niechaj każdy wie, że został wezwany do niepojęcie wyższych sfer, aniżeli mógłby go wezwać kiedykolwiek i jakikolwiek głos na ziemi. Człowiek został wezwany do niebiańskich miejsc, do niebiańskiej społeczności i do niebiańskiego kościoła, a mianowicie do góry Syjon, do miasta Bożego żyjącego, do Jeruzalem niebiańskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystszego zgromadzenia, do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, wersety 22 po 24. I to jest to, co oznacza wyjście z Babilonu lub bycie poza Babilonem. Dlatego wsłuchuj się, słuchaj i wiernie idź za głosem z nieba mówiącym: wyjdźcie z niego, ludu mój.